Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Po meczu z Zagłębiem Sosnowiec jest z nami Tomek Swędrowski. Kolejny ciężki mecz, ale to chyba po takich meczach też te punkty jakoś smakują bardziej? No, znaczy punkt jest punkt, tak, wiadomo, no, pokazaliśmy charakter. W końcówce strzeliliśmy bramkę, to my, a nie tak jak wcześniej było, że dostawaliśmy tą bramkę na 1-1 i cieszymy się ze zwycięstwa. Oczywiście to był ciężki mecz. Zagłębie dzisiaj wysoko zawiesiło poprzeczkę. Trener nawet na konferencji prasowej stwierdził, że ten wynik może nawet jest lepszy niż gra wasza, bo na pewno lepsze graliście już mecze w tym sezonie. Zgodzisz się z tą opinią trenera? Możliwe, że tak. Było na pewno dużo niedokładności z naszej strony i może dlatego tak ten mecz wyglądał, ale tak naprawdę to my wykorzystaliśmy tę sytuację i pokazaliśmy jakość w wykończeniu sytuacji. Troszkę szczęścia, ale to szczęście sprzyja lepszym. Mówiąc o szczęściu, masz na myśli sytuację z rzutem karnym? Myślisz, że to był ważny moment tego meczu? Znaczy, mówię o mojej bramce, bo troszkę się podbiła ta piłka i wróciła do mnie i uważam, że to jest szczęście. Ale jakby wierzyłem w to cały czas, że strzelę tą bramkę i tak się zdarzyło. No, rzut karny, jakby dynamiczna sytuacja. Mam nadzieję, że ten chłopak dojdzie do zdrowia, bo wyglądało to źle na boisku i no, nic nie pozostaje, tylko życzyć mu zdrowia i żeby wrócił jak najszybciej do zdrowia, bo jeszcze raz powtarzam, to była ciężka kontuzja. Patrząc na twoją grę w tym sezonie, na twoje kolejne występy, ja mam takie przynajmniej osobiste odczucie, że ty z każdym meczem się rozkręcasz. Czy ty się z tym zgodzisz? Tak, ja też nie ukrywam, że w innych klubach jak zaczynałem też stopniowo tak się pokazuję, jakby idę do przodu. Potrzebuję troszkę czasu na taką aklimatyzację, może troszkę więcej niż niektórzy. No, taki już jestem, może przez skromność, ale cieszę się, że idzie to cały czas do przodu i są tego wyniki. Przy twoim nazwisku też są liczby, bo już twój trzeci gol w tym sezonie. Indywidualnie z tego dorobku jesteś zadowolony? Myślę, że tak. Tym bardziej, że teraz troszkę niżej gram niż w niektórych meczach, więc na pewno, ale bardziej zadowolony bym był z asysty, bo to też pomocników powinno cieszyć. No ale że ja strzelam, no to nie będę po prostu się tym przejmował, ale do bramek chciałbym dodać jeszcze asysty na pewno. Wtedy gdzieś te liczby będą spełnione.